Cześć, tu Marek z Trybu Solo. Dzisiaj opowiem Wam o grze, dużej grze Roleplayer Adventures. Na moim kanale był już unboxing tej gry. Dzisiaj będę się opowiadał Wam już o samej grze, o rozgrywce, o tym, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Jest to gra wydana przez Thunderworks Games. Dziękuję wydawcy za przesłanie egzemplarza do recenzji. Roleplayer Adventures to jest gra przygodowa, gra kampanijna, gra kooperacyjna, w której cielacie się bohaterów, którzy muszą stawić czoła kultystom, różnym istotom z innych wymiarów, armiom, wrogów i różnym przeciwnościom losu. Gra jest podzielona na 11 scenariuszy, to jest kampania, te scenariusze oczywiście ze sobą się łączą. Jest jeszcze jedna dodatkowa, taka poboczna przygoda. Teraz Wam pokażę, jak się w tą grę gra, na czym polega rozgrywka. Nie będzie tu żadnych spoilerów, pokażę Wam po prostu elementy pierwszego scenariusza, który będziecie rozgrywać po otwarciu pudełka, więc żadne to spoilery, żadnych ukrytych kart i takie rzeczy Wam nie pokażę. Także zapraszam na stół, powiem Wam, jak się w tą grę gra, a potem Wam powiem o moich plusach, minusach, o tym, co mi się w tej grze podobało i nie podobało. Tak wygląda pierwszy scenariusz do Roleplayer Adventures. Nie bójcie się, nie będzie tu żadnych spoilerów. Znaczy, coś Wam oczywiście pokażę, ale to są rzeczy, które zobaczycie po rozłożeniu pierwszego scenariusza gry, więc to żaden spoiler. Tak wygląda obszar gry. Najważniejszą rzeczą jest storybook, czyli taka księga, w której macie wszystkie fabularne wpisy, opisy. Na podstawie tego, co tu jest napisane, będziecie podejmować różne wybory, różne decyzje i fabuła gry będzie popychana do przodu. Każdy scenariusz, a tych scenariuszy jest 11 plus 12, jest taka misja poboczna, ma swoją dedykowaną książkę. To jest pierwsza, ona jest w sumie najcieńsza, te wszystkie pozostałe są już dużo grubsze. Oprócz tej księgi storybooka jest jeszcze coś takiego, taki Tome of Encounters. I to jest taka gruba księga przewidziana już dla wszystkich scenariuszy, gdzie tutaj są pokazane, znajdziecie różne bitwy, różne testy, też różne opisy. I ta książka, ten storybook będzie Was czasami odsyłał do tej księgi Tome of Encounters. Ale oczywiście zanim zaczniecie grę, wiadomo, że zaczniecie od pierwszego scenariusza, musicie stworzyć sobie Waszą jakby drużynę. I zaczyna się to od tego, że... Oj, poprzesuwałem. Zaczyna się to od tego, że bierzecie taki arkusz. Tych arkuszy jest oczywiście więcej, gdybyście chcieli grę rozegrać kilka razy. Bierzecie ten arkusz i sobie będziecie na nim zaznaczać różne rzeczy. Campaign Track to jest miejsce, gdzie będziecie zaznaczać, który scenariusz jest ukończony. Tutaj będziecie zaznaczać, ile razy wasza drużyna poległa. Mastery Track, tutaj będzie można wydawać na końcu scenariusza punkty doświadczenia, żeby awansować na tym torze do góry i ten tor mniej więcej określa maksymalną wartość statystyk waszych bohaterów. Tu będziecie zapisywać sobie punkty doświadczenia, które zdobędziecie, złoto. Złoto i punkty doświadczenia są wspólne dla całej drużyny. Nie zdobywa się ich indywidualnie, tylko po prostu wszyscy je zdobywamy i na końcu scenariusza będzie można je wydawać. Titles jest miejsce, gdzie będziecie kłaść karty tytułów, dokonując różnych wyborów podczas gry. Będziecie nagradzani różnymi tytułami. Te tytuły będziecie odkładać tutaj i one mogą mieć wpływ na dalszą rozgrywkę, bo na przykład w którymś scenariuszu gra Was może zapytać, czy udało Wam się zdobyć taki albo inny tytuł. Jeśli taki macie, jeśli go macie, no to wtedy na przykład fabuła potoczy się jakoś inaczej. Play limit określa ilość kart, które będziecie mogli zagrać podczas walki, podczas jednej tury walki, czy jakiegoś testu umiejętności. Combat dice limit mówi, ile kości będziecie mogli użyć podczas walki. Bonus play to jest takie miejsce, na którym będziecie składować takie znaczniki. I wydawanie tych znaczników pozwoli Wam zagrywać dodatkowe karty właśnie podczas testów czy podczas walki. Keywords to jest miejsce, w którym będziemy sobie ołówkiem zapisywać różne słowa kluczowe, które gdzieś się pojawią. Te słowa kluczowe obowiązują najczęściej na jeden konkretny scenariusz. I jeśli w scenariuszu będzie powiedziane, że macie sobie coś zapisać, to sobie zapisujecie, bo potem ten scenariusz w innym miejscu może Was zapytać, czy macie to słowo kluczowe tutaj wpisane. Jeśli tak, to coś tam się dzieje. Rest oznaczacie, ile razy odpoczęliście Waszą drużyną, żeby odzyskać jakby stracić punkty zmęczenia i odzyskać siły. 3 razy można sobie odpocząć bez żadnych konsekwencji. Jeśli odpoczywacie 4 raz i kolejne, to za każdy taki odpoczynek będziecie tracić jedną z kart, które wasz bohater, tam bohaterowie mają na ręce. I tu mamy na dole 3 tory. Mamy King's Favor, Starleader Favor i Jugul Favor. I to są 3 tory różnych frakcji. Dlatego, że w tej grze fabularnie są 3 frakcje, które toczą ze sobą jakiś tam konflikt. Mamy jakichś kultystów, najeźdźców, i królestwo, w którym dzieje się ta akcja, i w zależności od Waszych decyzji, które będziecie podejmować, będziecie sobie na tych torach przesuwać takie, Wam pokażę może, drewniane kosteczki w lewo lub w prawo, oznaczając jakby jaki wpływ na te różne frakcje miały Wasze decyzje. I to ma duże znaczenie podczas gry.
No bo w zależności od tego, dla której, można powiedzieć, frakcji robiliście rzeczy bardziej pozytywne lub mniej, no to wydarzenia gry mogą potoczyć się inaczej. Więc tworzycie sobie waszą drużynę. Tu liczba różnych rzeczy, na przykład ilość kart, które możecie zagrać, albo ilość tych żetonów takich, które pozwalają zagrać dodatkową kartę, jest uzależniona od liczby graczy, dlatego że możecie grać w tą grę od 1 do 4 osób i w zależności od liczby graczy te wartości gdzieś tam mogą się zmieniać, to w instrukcji jest wszystko opisane. Kiedy sobie wybierzecie, znaczy stworzycie drużynę, musicie wybrać bohaterów, którymi będziecie grać. I tak wygląda planszetka bohatera. Mamy tu miejsce na portret, na kartę postaci, jakąś umiejętność jej klasy. Tu możemy sobie wpisywać różne rzeczy, statystyki, kosteczki i tak dalej. To wygląda tak, że do tej planszetki się wsuwa taką kartkę, na której się te wszystkie rzeczy będzie notować. Więc w kolejnej rozgrywce po prostu to wyrzucamy, bo tu będziemy sobie potem baz grać i wsadzamy czystą nową i możemy zagrać, nie wiem, całą kampanię jeszcze raz. Jeśli macie roleplayera, to możecie do tej gry zaimportować bohaterów czy postaci, które stworzyliście w roleplayerze. W instrukcji została tam opisana sekcja, jak to zrobić. A jeśli nie macie roleplayera lub po prostu nie chcecie importować postaci, możecie korzystać z takich wstępnie przygotowanych bohaterów. To jest przykład taki jakiejś jaszczurki. I ona ma tutaj swoje startowe statystyki, przedmioty, które, z którymi zaczyna klasę swoją przypisaną i tak dalej. Więc tak jak mówię, tych wstępnie przygotowany bohater jest bardzo, bardzo dużo w pudełku, więc możecie sobie korzystać z nich. Wtedy zapisujecie tutaj, jakie ma statystyki ta postać, jaką ma cechę specjalną, unikalną swojej klasy, z której można korzystać podczas rozgrywki. I do każdej z tych statystyk tutaj z prawej strony wkładacie takie przeźroczyste kosteczki. To są kosteczki staminy, tutaj je dokładacie. I to są kosteczki, które będziecie mogli używać podczas różnych testów do dobierania kości w odpowiednim kolorze z worka. Te kości będą wtedy przesuwane na tą część, która nazywa się fatigue, takie zmęczenie. Jeśli w którymkolwiek momencie rozgrywki liczba kosteczek, które są tutaj, które będą trafiać w tej części tu, ale też gra często będzie wam kazała dokładać tu kosteczki w zależności od tam waszych decyzji czy tego, co będziecie w grze robić. Jeśli liczba kosteczek tutaj będzie równa punktom życia, to wasza postać jest wyczerpana i nie będzie mogła brać udziału w walce czy w kolejnych testach, chyba że odpocznie. Jeśli wszyscy bohaterowie zostaną wyczerpani, to przechodzicie do rozdziału śmierć. Ksiądz w tej Book of Encounters i nie będę spoilował, coś tam się wydarzy. Więc to jest karta bohatera. Każdy bohater ma swoje startowe karty, z którymi zaczyna. Tych kart będzie można pozyskiwać więcej. Na końcu każdego scenariusza będzie można wydawać złoto, które zarobiliście, na pozyskanie nowych kart z rynku. I to są karty, które będzie można zagrywać czy podczas walki, czy podczas testów, do manipulowania kośćmi, którymi będziecie rzucać. Ja o testach i walce powiem za chwilkę, ale tylko tutaj powiem, że po prostu to są startowe karty, z którymi zaczynacie, które będziecie mogli zagrywać. Podczas każdego testu czy walki możecie zagrywać tyle kart, ile wynosi play limit na waszej planszetce drużyny, którą sobie stworzyliście na początku i ta liczba też, mówię, zależy od liczby graczy. Jednego bohatera pozwolę sobie gdzieś usunąć na bok, żeby zrobić miejsce dla innych rzeczy tutaj na stole. I tak, macie tych bohaterów, macie storybooka, którego sobie czytacie na początku, otwieracie, to jest powiedziane, jak sobie to wszystko przygotować, jak przygotować dany scenariusz, your adventure begins, jakiś tam początkowy tekst, co robicie i musicie sobie na stole jeszcze rozłożyć mapę. Każdy scenariusz ma swoją dedykowaną mapę, którą rozkładacie na planszy, na której będziecie zaznaczać miejsce, gdzie przebywacie taką figurką waszej drużyny. Tutaj są różne lokacje, które możecie odwiedzić. Każda z tych lokacji ma swoje wpisy w tym storybooku. Na tych lokacjach będziecie kłaść na przykład kostki z doświadczeniem, które symbolizują, czy tą lokację odwiedziliście już, czy nie. I w niektórych miejscach też będziecie kłaść takie znaczniki spotkań. Kiedy tam dojdziecie, ten znacznik odkrywacie i odpowiedni wpis czytacie w tej grubej księdze Book of Encounters i coś tam będzie się wydarzało. Jakiś wróg, jakaś walka, może coś tam w zależności od danego scenariusza. Więc mamy tą mapę, mamy bohatera, mamy różne karty. Tu mamy karty wrogów, karty przedmiotów. To jeszcze też wam pokażę, ile tych przedmiotów różnych jest, które będziecie sobie mogli dokupować na końcu scenariusza, które właśnie pozwalają wam jakoś modyfikować te kości. Jest tego cała masa. Mamy tu karty armor, scroll, skill, trait i weapon. Czyli jest tego bardzo, bardzo dużo i będzie można sobie te karty pomiędzy scenariuszami kupować. No i rozgrywka wygląda tak, że sobie coś tam czytacie. Czytacie sobie jakiś wstęp. Tu już na wstępie na przykład gra każe wam zdecydować, czy się bardziej dogadacie z generałem Greekiem, czy dowódcą Zalikiem. Znaczy od tego, co wybierzecie, jakoś tam gra się inaczej potoczy. I tu pisze, że macie przeczytać Begin 1, Begin 2, odpowiedni tutaj fragment.
czytacie ten, czytacie ten. Książeczka do pierwszego storybooka, do pierwszego scenariusza jest bardzo fajnie zrobiona, bo ona tutaj w tych takich kwadracikach przypomina, czy jakby powtarza różne zasady z instrukcji. Więc jeśli instrukcję przeczytaliście, a czegoś się pamiętacie, to te ważniejsze rzeczy tutaj zostaną przypomniane, co jest bardzo fajne, bo nie trzeba też często wracać i wertować instrukcji, tylko można sobie tutaj przeczytać. No i czytacie ten opis, czytacie i coś tam się dzieje. Tu nakład pisze record the keyword Greek. I wtedy musicie słowo to Greek wpisać sobie jako keyword na waszą kartę postaci, bo gra się do tego będzie gdzieś tam później odwoływać. Albo tu macie gain 1 XP. Tu macie napisane place your party marker at location A i read entry A. Czyli dajecie waszą figurkę sobie tu i czytacie. I macie jakiś tam wstęp. I gra wam czasem będzie pozwalać używać jakiegoś przedmiotu. Albo przemieścić się do jakiejś innej lokacji. Albo coś tam zrobić. To jest trochę jak właśnie w grze paragrafowej. Macie różne rzeczy, różne wybory. Będziecie sobie skakać z miejsca do miejsca i robić tutaj, co tu pisze. Jeśli będziecie musieli się gdzieś przemieścić, gra jakby nie odbywa się w żadnych turach, rundach, ani niczym takim, tylko idziecie zgodnie z tym storybookiem, który was będzie jakby kierował i nawigował i mówił wam, czy możecie się przemieścić, czy użyć jakiegoś przedmiotu, czy coś tam sobie zrobić. Jeśli się przemieszczacie, wybieracie sobie lokację na planszy, do której chcecie się dostać. I to jest tak, że jeśli na przykład po drodze jest taki żeton właśnie spotkania, musicie w tym miejscu się zatrzymać, odkryć go i odbyć jakieś tam spotkanie, jakiś test albo coś takiego. Dlatego, że główna część gry będzie odbywać się właśnie w tym storybooku i będzie polegała na czytaniu różnych tekstów, podejmowaniu różnych decyzji i tak dalej. Ale oczywiście poza tym mamy też taką część bardziej, nazwijmy to grywalną, gdzie będziemy wykonywać różne testy albo będziemy walczyć z różnymi wrogami. Jeśli będziecie wykonywać testy, macie coś takiego jak skillbook, taką książeczkę, która opisuje różne rodzaje testów, które w grze będziecie mogli mieć. Jakiś quickness, observation, deception i tak dalej. Weźmy sobie jakiś tutaj na przykład test, który pasuje do mojej postaci, force. No, oczywiście w grze nie wybieracie, jakie testy robicie, tylko robicie takie, jak gra wam każe, ale na potrzeby tego filmiku powiedzmy weźmy sobie ten. I ten test siły, ma kilka swoich jakby poziomów trudności. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. W zależności od poziomu trudności, macie tutaj więcej tych miejsc na kości, na różne kolory kości. Macie też napisany dice limit. Dice limit określa, iloma kośćmi możecie podczas tego testu rzucać. I wygląda to w ten sposób, że jeśli byśmy mieli taki test pierwszego poziomu, wiemy, że będziemy używać kości czerwonych i czarnych. Limit to jest 4. My będziemy musieli te 4 kości z worka wyciągnąć, domyślnie w ciemno, rzucić tymi kośćmi i dopasować ich kolory i wartości oczek do tych tutaj miejsc na planszy. Jeśli pod niektórymi miejscami są takie rysuneczki jak tu na przykład, to oznacza, że po przykryciu danego miejsca na końcu testu dostaniecie bonus, który jest pokazany. W tym przypadku byłby to jeden punkt doświadczenia tu i jeden punkt doświadczenia tu. Jeśli podczas tego testu uda wam się przykryć wszystkie pola, test uznany jest za sukces i czytacie odpowiedni wpis w księdze swojej scenariusza. Jak wam się nie udało, no to czytacie odpowiedni tekst dotyczący porażki. Jak to wygląda? Dice limit 4, czyli teoretycznie z tego worka w ciemno wyjęli 4 kosteczki, na przykład tutaj jakieś losowo, proszę, mam 4 i byśmy nimi rzucili. No i generalnie wyszłaby w sumie lipa, dlatego że na tym teście musimy mieć czerwone kości i czarne kości i w sumie nie mamy ani jednej czerwonej, ani jednej czarnej. Czyli nijak nie dałoby się nam tych wartości, tych kwadracików tutaj przykryć. I po to właśnie są te różne cechy postaci. Dlatego, że jak patrzycie sobie na postać, każda postać przy swoich różnych atrybutach ma liczbę tych kosteczek staminy. I my możemy te kosteczki wydawać po to, żeby z worka dobrać kości w odpowiednim kolorze podczas danego testu czy danej walki. Dlatego, że walka wygląda bardzo podobnie do tych testów. Musimy wydać tyle kości, ilu jest graczy w danym kolorze, żeby kość konkretnego koloru sobie wyciągnąć. Czyli jeśli gramy w 2 osoby, musiałbym zużyć na przykład 2 kości siły po to, żeby dobrać kość czerwoną z worka. Oczywiście jeśli grałbym solo, jednym tylko bohaterem, no to wtedy musiałbym taką jedną kostkę wydać. Kości mogą być wydawane przez różnych bohaterów, czyli na przykład jeśli ja mam dexterity 1, a mój jaszczur, którego odłożyłem gdzieś tam na bok, miał też dexterity 1, a chcielibyśmy wyciągnąć czarną kość jako drużyna, ja mogę wydać jeden punkt, wtedy odkładam to tu. Ta druga postać też jeden punkt wydaje, przekłada kosteczkę tu i możemy taką kość czarną dociągnąć. Ale powiedzmy, że ja gram sobie solo. Mam jedną postać tego mojego automatona Centuriona i teraz stwierdzam, że ponieważ w tym teście potrzebuję kości czerwonych i czarnych,
no to sobie takie kości chciałbym wyciągnąć z worka. Ponieważ gram, powiedzmy, solo, jedną kosteczkę zużywam czerwoną i jedną czarną. I to powoduje, że ja w tym momencie mógłbym sobie z worka wyciągnąć kości w tym właśnie kolorze. Zaraz sobie tu wygrzebiemy czerwoną i czarną. I to są te trzy kości, które wyciągnęłem poprzez wydanie moich znaczników staminy. Pamiętajcie, że te znaczniki przekładacie tutaj, na tą stronę fatigue. Jeśli w którymkolwiek momencie będziecie mieli tyle kosteczek, ile wasze zdrowie, to jesteście wyczerpani. Ale w tym momencie no, nie jestem wyczerpany, jest to powiedzmy początek gry i biorę sobie trzy takie kości. Ponieważ limit dla testu wynosi 4, jedną kość dodatkową w ciemno już sobie dobieram z worka, wyszła czarna, czyli idealnie. I biorę teraz, rzucam tymi kośćmi i próbuję sobie te kości dopasować jakoś do tych symboli. No i nie wyszło do końca idealnie, bo tak, czerwona dwójka pasuje tu, no ale czarna dwójka, czarna piątka i czerwona dwójka nie pasuje do żadnego z tych pól. I w tym momencie wychodzą nasze karty, które możemy zagrywać. Dlatego, że gracze mają na ręce karty, każdy gracz może zagrać, każdy bohater może zagrać tyle kart, ile wynosi wartość play limit na naszej planszy, na naszym arkuszu bohaterów. To też właśnie zależy od liczby graczy, bo dla różnej liczby graczy każda postać może zagrać inną liczbę kart i możemy te karty zagrywać, żeby tymi kościami manipulować. Możemy zmieniać ich kolor, możemy dodawać nowe kości z puli ponad ten limit, na przykład tych czterech kości tutaj. Możemy zmieniać ich wartość o jeden do góry w dół, możemy je przerzucać, odwracać na drugą stronę. Możemy różne machinacje na tych kościach robić. I musimy tak zagrywać te nasze karty, żeby finalnie uzyskać te wartości i te kolory kości, jakie są wymagane przez dany test. Jeśli chcielibyśmy zagrać więcej kart, możemy wydać te żetony bonus play i każdy taki żeton pozwala zagrać jednemu bohaterowi jedną kartę więcej ponad ten limit. Wtedy to się odkłada tutaj do tego fatigue box i w momencie, kiedy byśmy odpoczywali, no to ten żeton wróci z powrotem na planszę drużyny. Jeśli nam się uda to wszystkie wartości dopasować, test jest zakończony sukcesem, zdobywamy te bonusy, które są pokazane i czytamy odpowiedni wpis. Jeśli nam się nie uda, test jest zakończony porażką, ale bonusy za przykrycie również byśmy dostali. I tak wyglądają testy jakichś tam konkretnych cech czy umiejętności. Jeśli chodzi o walkę, walka wygląda bardzo podobnie. Mamy taką grubą talię, to wam pokażę, kart wrogów. Mamy różnych wrogów, których będziecie podczas tej gry spotykać. Więc bierzecie tego wroga, którego wam każe wziąć książeczka. Bierzecie takiego wroga. Tu mamy jeszcze talię modyfikatorów. Te modyfikatory czasem musimy dołożyć do wroga, z którym walczymy. One jakoś modyfikują na plus, czasem jakby powodują, że jest mocniejszy, czasem, że jest słabszy. To też w zależności od tego, jak się potoczyła tam kampania czy scenariusz, jakie podjęliśmy decyzje. Jeśli mamy takiego wroga, no to kładziemy go przed sobą i on również ma tutaj pokazane miejsca na kości w odpowiednich kolorach i w odpowiednich wartościach. I my analogicznie jak przy testach będziemy brali, wyciągali kości z tego worka w liczbie, tym razem nie takiej, jak jest napisana na tej karcie, no bo każdy test narzucał z góry liczbę kości, ale w takiej liczbie, jak mamy tutaj Combat Dice Limit na naszej planszy drużyny. Tą wartość można będzie zwiększać podczas gry. Na początku jest, z tego co pamiętam, 3, ja już mam 4, bo tam sobie zwiększyłem. I takie kości będziemy, taką liczbę kości będziemy dobierać. Ponownie możemy wydawać kostki staminy naszych bohaterów. Odpowiednich cech będziemy mogli te kości wydawać, przerzucać tutaj, po to, żeby wyciągnąć kości z worka w odpowiednim kolorze. Możecie się zastanawiać, no co się stanie, jak tutaj wszystko się wyczerpie, no to właśnie po to się odpoczywa, bo w momencie, kiedy się odpoczywa, te wszystkie kości tutaj wracają, a z tego pola będziemy tam odrzucać odpowiednią liczbę kości, znaczy odpowiednią liczbę tych kosteczek w zależności od, no to tam nie będę się mechanicznie w to wdawał, rzucamy kostkami i wtedy odrzucamy odpowiednią liczbę tych kosteczek. Tutaj, ale w razie te statystyki się odnawiają podczas odpoczynku. I znowu podczas tej walki będziemy sobie wyciągać kości z worka, rzucać tymi kośćmi, zagrywać nasze karty w takiej ilości, jak jest pokazane na naszej planszy drużyny, zmieniać wartości, kolory tych kości, żeby starać się dopasować jak najlepiej tutaj. Różnica między walką a testem zwykłej umiejętności jest taka, że walka trwa 3 rundy. Na początku dajecie sobie kosteczkę taką zieloną tutaj i to jest pierwsza runda walki i rzucacie tymi kościami, przerzucacie, kładziecie je tutaj i tak dalej. Jeśli nie uda wam się pokonać wroga podczas pierwszej rundy, przesuwacie sobie ten znacznik w prawo, dostajecie taki ujemną rzecz, znaczy czasem jest dodatnia, najczęściej jakaś kara
teraz pokazana tutaj, tu byście stracili 1 złota, tutaj 2 złota. Te kości, które udało Wam się jeszcze tutaj położyć i przykryć, one zostają. I jest druga tura, runda walki. Polega na tym, że znowu dobieracie nowe kości z worka, może w ciemno, może znowu wydajecie staminę z Waszych statystyk, żeby dobrać konkretne kości w konkretnym kolorze. Znowu rzucacie, znowu staracie się dopasować. Za każdą niedopasowaną kość, czy puste miejsce, które zostaje z rundy na rundę, dostajecie karę, która jest tutaj pokazana. I tutaj macie takie, taką trójkę z czerwonym kwadratem, tu dwójkę, tu jedynkę, tu trójkę. I każda postać tyle kosteczek musi dołożyć do swojego, tutaj, do tego miejsca, gdzie kładzie kostki zmęczenia z ogólnej puli, ile jest tutaj pokazane na tym czerwonym kwadracie. To pokazuje, że jakby ta walka nas męczy, wróg zadaje nam jakieś obrażenia i za każdą niezakrytą tutaj kostkę, która jest w kolejnej rundzie, dostajecie tyle kosteczek, dokładacie do tej puli zmęczenia. I ponownie, jeśli tyle będzie kostek, ile waszego życia, to wtedy jesteście wyczerpani. Więc musicie starać się jak najszybciej przykryć te wszystkie miejsca, żeby nie stracić tutaj rzeczy przy przesuwaniu kosteczki rundy i żeby nie tracić tych, nie dokładać kostek zmęczenia za niezakryte miejsca. Jeśli w ciągu 3 rund uda Wam się pokonać wroga, no to oczywiście dostajecie znowu te bonusy, które są pokazane przy zakrytych różnych polach i czytacie odpowiedni wpis w księdze. Jeśli Wam się nie uda, no to też czytacie odpowiedni wpis w księdze. I tak gra się toczy. Chodzicie po tej mapie, robicie różne testy umiejętności, walczycie z różnymi wrogami, podejmujecie różne decyzje, które są tutaj, dostajecie różne przedmioty. Opcja używania przedmiotów też jest bardzo fajna, bo każdy przedmiot pokaże Wam może jakiś, nie wiem, pierwszy tam, lepszy, może mi się uda jakiś tam znaleźć, no na przykład, nie wiem, jakiś flet, on ma jakiś swój tutaj numer. To, żeby wykorzystać przedmiot w jakiejś lokacji, musicie połączyć jakby numer tej lokacji z numerem tego przedmiotu. Jeśli taki wpis jest w księdze, no to znaczy, że możecie tego przedmiotu użyć, podejmiecie różne decyzje i tak dalej. W którymś momencie gry dojdziecie do strony, która mówi tutaj The End, to jest takie podsumowanie scenariusza, conclusion, coś tu się dzieje, czytacie to zakończenie, które odpowiada Waszym decyzjom podjętym podczas rozgrywki i kończy się scenariusz. Na koniec scenariusza możecie wydać zdobyte punkty doświadczenia, żeby na przykład podnieść sobie poziom mastery, który właśnie mówi, jak jest maksymalna wartość Waszych statystyk i przy podniesieniu zawsze o jeden poziom, o jeden możecie dowolną statystykę każdego bohatera zwiększyć, możecie wydać punkty doświadczenia na podniesienie ilości kości, którymi rzucacie w walce, albo limitu tych żetonów, które pozwalają zagrywać Wam dodatkowe karty. Możecie wydawać złoto na przedmioty z rynku. Odbywa się to w ten sposób, że z tych 5 talis mamy tutaj armor, scroll, skill, trade i weapon. Odkrywacie losowo jedną kartę i te karty można zakupić. One mają tutaj swój koszt. Czasami te karty mają koszt obniżony w zależności od, nie mogę taki znaleźć, od jakiejś statystyki, którą macie, albo od rasy danego bohatera. Więc możecie te przedmioty kupować i je będziecie dokładać do talii konkretnych bohaterów, czyli podczas kolejnych scenariuszy. W tych kartach, w tych taliach bohaterów będzie więcej kart, które pozwolą Wam lepiej manipulować tymi kośćmi. Tak toczy się właściwie cała gra, te 11 scenariuszy i tyle. Jeśli kończycie scenariusz, możecie sobie grę zapisać, wtedy zaznaczacie, ile Wam zostało doświadczenia, punktów złota, zakolorowujecie sobie odpowiedni kwadracik, żeby było wiadomo, gdzie jesteście na torze tych przysług dla konkretnej frakcji i chowacie sobie wszystko do pudełka, albo kontynuujecie rozgrywkę, bierzecie wtedy kolejnego storybooka z kolejną scenariuszem, rozkładacie inną mapkę i po prostu gracie. Więc tak wygląda rozgrywka w tą grę, przejdźmy sobie do podsumowania. Skoro już wiecie, jak się gra w Roleplayer Adventures, teraz Wam powiem, jakie są moje plusy i minusy tej gry. Plusy. Bardzo, bardzo fajna historia. Jest to mega ważne, bo to jest gra oparta na historii i ta historia, to czytanie tych różnych akapitów, paragrafów, fragmentów tekstu, podejmowanie decyzji jest głównym elementem tej gry, więc bardzo mi się podoba, że ta historia jest ciekawa, interesująca. Byłem ciekawy, co się wydarzy, co się stanie z bohaterami, różne decyzje, byłem ciekawy, jakie będą konsekwencje, które podejmę, więc to jest bardzo, bardzo spoko. Podoba mi się też to, że ta historia jest taka bardziej poważna niż myślałem, bo mi roleplayer zawsze się kojarzy z takim trochę wesołym, fantazy, trochę takim, że tak powiem, na luzie, takim trochę jajcarskim. A tu muszę powiedzieć, że no, ta historia jest całkiem taka poważna, bliżej takim pierścieni niż takim jajcarskim fantazy w stylu Pratchetta. Już pierwszy scenariusz to są poważne dylematy moralne, jakieś tam możemy, nie wiem, kogoś tam zadźgać, jakieś karty dostajemy, gdzie jest wbity tam nóż w szyję i w ogóle, także nieco takie fantazy bardziej poważne niż myślałem, bardzo, bardzo spoko.
Podoba mi się to, że mamy tutaj całkiem dużo scenariuszy, bo mamy 11 scenariuszy plus ten 12 takie zadanie poboczne, ale każdy scenariusz to są jakieś 2, 2,5, 3 godziny gry. Zależy oczywiście, jak szybko czytacie, jak wam pójdzie, ale granie jest tutaj naprawdę, naprawdę sporo. To nie są takie scenariusze, że tam w pół godzinki przejdziecie. Może wiadomo, że ten pierwszy jakoś tam jest krótszy, idzie szybciej, ale te kolejne już no, trochę trwają. Pomiędzy tym tekstem musi robić różne testy, walczyć z różnymi wrogami, także fajnie, że tutaj dużo gry w środku jest. Podoba mi się to, że ja lubię gry paragrafowe, gry takie tekstowe, gry z fabułą i podoba mi się, że ta gra jest takim, mam wrażenie, trochę taką bardzo zaawansowaną, gamerską wersją takich właśnie troszeczkę gier paragrafowych. Bo oprócz oczywiście tych książek, tych storybooków, które zawierają całą historię i z którymi będziecie spędzać najwięcej czasu podczas tej gry, mamy te wszystkie karty, mamy kości, różne testy, walki, karty ekwipunku. Dużo tego wszystkiego wokół jest takiego właśnie planszowego, więc nie mamy wrażenia, że czytamy tylko jakby gramy w grę paragrafową, ale mamy no taką planszówkę, mamy mapę, figurkę drużyny, którą poruszamy się po tej mapie. Bardzo fajnie jest to wymyślone. Gra ma super proste zasady, które bardzo łatwo ogarnąć, to też mi się podoba, że to taka gra, gdzie otwieracie pudełko, czytacie instrukcję raz i wszystko właściwie wiecie. Instrukcja na początku się wydaje, że ma tych stron dosyć sporo, ale część instrukcji zajmuje przygotowanie do kampanii, przygotowanie do rozgrywki, wytłumaczenie jakichś ogólnych tam pojęć. Na końcu mamy też takie trochę przykładów, co robią różne ikonki na kartach, a same te zasady stricte, które wykorzystujemy w grze, no są relatywnie krótkie, proste i bardzo łatwo je zapamiętać po jednej rozgrywce. Nawet jeśli zrobicie przerwę z tą grą, to myślę, że po powrocie przelecicie taką instrukcję w 5 minut i możecie spokojnie grać dalej. Wizualnie gra mi się bardzo podoba, w ogóle bardzo mi się podobały zawsze wszystkie gry, w sumie Thunderworks, Games z tego uniwersum, roleplayer z dodatkami, lock-up, kartografowie. No i tutaj widać nawet po okładce ten sam styl graficzny, który był w tych wszystkich poprzednich częściach, który mi się osobiście właśnie bardzo podobał. Mamy tutaj całkiem dużo zawartości, to też jest spoko. Mamy dużo kart ekwipunku, kart odkryć, bardzo dużo różnych wrogów, tych różnych chowańców, których możemy sobie gdzieś tam zdobyć, przedmiotów, no dużo tego wszystkiego jest. Więc kiedy otwieram pudełko i widzimy te wszystkie stosy kart, no to od razu mamy wrażenie, że no będzie tutaj dużo takiej regrywalności. To nie będzie tak, że w każdym scenariuszu będziemy ciągle walczyć z trzema tymi samymi wrogami na krzyż, ale jest tutaj faktycznie dużo kontentu do zdobycia, odblokowania i do poznania. No i kolejny plus, że można sobie zaimportować postać z roleplayera. Jeśli graliście w roleplayera, to jest gra, w której się tworzyła właśnie postać, taką RPG-ową, fantazmy. To był właściwie cel gry, stworzenie sobie tej postaci w jak najlepszych statystykach. Ale tam się gra kończyła właściwie w tym momencie i to jest fajne, że możemy sobie te postacie zaimportować. Jeśli macie roleplayera, stworzycie sobie jakieś postaci, macie jakieś ulubione i jesteście dumni, że udało wam się jakiegoś bohatera stworzyć w roleplayerze, tutaj możecie go sobie zaimportować. W instrukcji jest cała opisana jakby procedura importu postaci z roleplayera. Co mi się w tej grze mniej podoba? Bo niekoniecznie są minusy dla mnie, ale takie minusy, które mam wrażenie, że dla pewnych osób mogą być minusem. Wydaje mi się, że w tą grę najlepiej gra się w jedną, dwie osoby, bo głównym elementem tej gry jest czytanie tych wszystkich historii, które są zawarte w storybookach. Ja mam osobiście tak, że ciężko mi się skupić na grach, w których ktoś, ja bym siedział przy stole, a ktoś cały czas by mi czytał jakieś historie, a musiałbym tylko słuchać, słuchać i słuchać. A tutaj tego czytania i słuchania jest bardzo dużo. Jeśli gracie w dwie osoby, na przykład, to spoko, możecie sobie czytać na zmianę, albo jedna osoba czyta storybook, druga czyta tą księgę tych spotkań. Jakoś da się to sensownie podzielić. Ale nie ma tutaj takiego wrażenia, chodzimy, zresztą w grze chodzimy całą drużyną naraz, punkty doświadczenia są wspólne, złoto jest wspólne i dużo rzeczy jest wspólnych. Nie mamy wrażenia sterowania unikalnymi postaciami. No oczywiście w walce tam jest tak, że każdy ma tą swoją postać i te cechy. Ale to nie jest tak jak w Dungeon Crawlerach, że każdy ma tego bohatera indywidualnego i sobie gdzieś tam łazi nim po planszy. To wszystko robimy trochę jako drużyna, podejmujemy wybory jako drużyna, czytamy teksty jako drużyna. Ja osobiście nie widzę, znaczy dla mnie jest idealna gra do solo, no mówię maksymalnie w dwie osoby. I tak, poza tym elementem fabularnym, który jest bardzo super, bardzo mi się podoba historia, te różne decyzje i tak dalej, to ta część mechaniczna tej gry no nie jest aż taka porywająca, bo ona się sprowadza głównie do robienia testów różnych cech i do walki. Przy czym walka wygląda praktycznie dokładnie jak te wszystkie skillchecki, czyli testy różnych cech. Mamy pulę kości, wydajemy kosteczki staminy, żeby dobrać ewentualnie kości w odpowiednim kolorze, rzucamy tymi kośćmi, używamy kart, żeby tam przerzucić jakieś wartości, zmienić kolory, no manipulujemy tymi kośćmi, którymi sobie rzuciliśmy i dopasowujemy je do kwadracików z odpowiednimi wartościami czy w odpowiednim kolorze. I to tyle. I tak wygląda praktycznie każdy test, i tak wygląda praktycznie każda walka. Oczywiście, że z biegiem czasu tych kart mamy troszeczkę więcej, które pozwalają nam jakoś modyfikować czy manipulować tymi kośćmi, ale
przy jednym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, jedenastym scenariuszu, no robimy w kółko to samo, więc tak jak mówię, ta część fabularna jest super, cała ta część przygodowa, ale ta część taka no mechaniczna z tymi kośćmi nie jest jakaś szczególnie porywająca. Im dłużej zwłaszcza gramy i robimy po raz enty te różne testy, to już czasami możemy mieć troszeczkę dość. No i trzecia taka wada, powiedzmy, jest taka, że ta gra wymaga moim zdaniem bardzo dużego stołu, żeby grać wygodnie, bo mamy arkusz drużyny, mapę, na której poruszamy się figurką. Każda postać ma swoją planszetkę jakby bohatera, musimy odkładać karty wokół tej planszetki, mamy Book of Encounters, czyli tą książkę spotkań, mamy Storybook, czyli książkę dla każdego konkretnego scenariusza, karty wrogów, worek z kośćmi, książeczkę z tymi testami różnych cech. Jest tego bardzo dużo. Oczywiście możemy się na malutkim stoliczku gdzieś tam zmieścić i te rzeczy ciągle gdzieś odkładać na bok, kłaść na podłodze, na jakieś krześle i brać do ręki. Ale żeby tak się komfortowo grało, żeby te wszystkie rzeczy były rozłożone, szczególnie abyście chcieli grać w 3-4 osoby, to gra wymaga, no, moim zdaniem, bardzo dużego stołu. Ale podsumowując, grałoby się super. Nie jest to żadna tajemnica. Jeśli znacie mnie, znacie mój kanał i znacie gry, jakie lubię, to wiecie, że ja lubię gry przygodowe, lubię gry fantasy, lubię gry kooperacyjne, lubię gry z fabułą. I ta gra dokładnie taka jest, ma bardzo fajną historię, bardzo fajnie mi się grało. I muszę powiedzieć, że dla mnie to jest taki troszeczkę ideał takiej gry typowo przygodowej, opartej właśnie na historii. Dlatego, że ja czasami mam tak w grach takich właśnie kampanijnych, ale opartych na fabule, na historii, że te mechaniki w grze mi przeszkadzają w poznawaniu tej historii. I tak na przykład miałem z Tainted Grailem. Tainted Grail moim zdaniem był super grą, jeśli chodzi o fabułę i bardzo byłem ciekawy, co tam się wydarzy, ale cała ta mechanika łażenia po planszy, zbierania zasobów, jakiegoś tam grindu, w ogóle mi no, nie pasowała i mi przeszkadzała w poznawaniu tej historii. I bardzo się cieszę, że tutaj ta historia stanowi trzon i esencję tej gry. Mechaniki tutaj są te mechaniki tych testów, oczywiście one jakoś tam tą grę do jakiegoś stopnia urozmaicają, w pewnych momentach trochę mogą męczyć, ale główny jakby ciężar rozgrywki jest położony na poznawanie historii, na podejmowanie różnych decyzji, odkrywanie różnych rzeczy, zdobywanie różnych przedmiotów i kombinowanie, i decydowanie, i właśnie wczuwanie się w tą całą historię, fabułę, te różne decyzje, które podejmujemy i to mi się bardzo w tej grze podoba. Cieszę się, że Roleplay Adventure powstał w ogóle jako gra, bo zawsze kiedyś grałem w tego roleplayera, mimo że tam wychodziły dodatki, które też niby pozwalały walczyć z jakimś tam potworem, to zawsze były gry o tworzeniu postaci i tego bohatera i zawsze tak myślałem, że kurczę, no w sumie w tym momencie, kiedy tego bohatera wreszcie sobie stworzyliśmy w roleplayerze i można by było wyruszyć im na jakąś przygodę, tej przygody po prostu nie ma, a tutaj ta przygoda jest. Cieszę się, że ta gra jest rozwijana, bo wyszedł przy okazji podstawki, tam jeden dodatek, który wprowadza jakieś chyba krótkie takie historie dla każdego bohatera, ale wyszły drugi dodatek, już taki większy, z kolejną kampanią, ja teraz nie pamiętam nazwy, ale on wprowadza, jakby to jest kolejna kampania na 7 scenariuszy, macie 7 przygód, której akcja dzieje się chyba 1000 lat, z tego co pamiętam z opisu, przed historią z tego pudełka, więc cieszy mnie, że ten świat, w ogóle, że ten cały świat roleplayera stworzony przez Thunder Wars Games jest rozwijany, to jest w ogóle super sprawa, bo już dużo gier wyszło, które się dzieją w tym samym uniwersum, więc jeśli lubicie to uniwersum, no to fajnie, bo grając kolejną grę macie jakieś takie znajome już elementy, ale cieszę się, że też Roleplayer Adventure jako gra jest rozwijany dalej, bo grało mi się w niego fajnie. Polska edycja, cały czas prace gdzieś tam nad nią trwają. Polska edycja Roleplayer Adventures ma być wydana przez Ogry Games i ostatnio, kiedy wrzucałem unboxing tej gry na Facebooku, też na moim kanale, na YouTubie, no to gdzieś tam ktoś się pytał Ogry Games w komentarzu, czy oni dalej planują tą grę wydać. I powiedzieli, że tak, że prace gdzieś tam dalej nad nią trwają. Więc jest duża szansa, że ta gra po polsku wyjdzie, co byłoby super, bo to gra jednak bardzo zależna językowo, jest tu masa czytania i masa tekstu. Więc jeśli ktoś nie zna dobrze angielskiego, no to polska edycja byłaby jak znalazł. Jeśli lubicie gry fantasy, lubicie gry kooperacyjne, ale takie właśnie oparte głównie na historii, na fabule, na poznawaniu właśnie całej historii i na tekście, to ja wam Roleplayer Adventures bardzo polecam. Jeśli graliście w gry z tego uniwersum roleplayera i też wam się właśnie podobał, to też wam polecam, bo no, gra się po prostu bardzo, bardzo fajnie i dla fanów gier takich przygodowych bardzo świetna pozycja. Przynajmniej moim zdaniem oczywiście, ale ja mówię, ja lubię gry. Jak jest gra, już widzę, że jest fantasy kooperacyjna, ja ma jakąś tam kampanię, przygodę, oparte jest na fabule, na historii, to ja najczęściej już jestem kupiony i pozytywnie nastawiony na starcie. Ale na BGG, na Board Game Geeku, jeśli to jest jakiś wykładnik dla was, gra też zbiera bardzo dobre oceny, więc to nie jest chyba tylko moje zdanie, że gra jest fajna, ale ogólnie jest postrzegana jako spoko. Łapkę w górę, zostawcie się, jeśli wam się podobało, będzie mi bardzo miło. Bardzo zachęcam też do subskrypcji mojego kanału, bo mimo, że jest to kanał tryb solo i teoretycznie mówię o grach, które można grać solo, ale to są najczęściej gry, w które można grać również nie solo
i zawsze staram się opowiedzieć o grach tak, żeby każdy z tych filmów coś tam sobie wyniósł, nawet jeśli nie gracie solo, to też zobaczycie, co mi się w tych grach podoba, co mi się nie podoba i na czym polega rozgrywka. Zachęcam też do odwiedzenia mnie na Facebooku, Twitterze, Instagramie. Będzie tam, zawsze są zdjęcia i z tej gry, i z innych gier, które właśnie solo można sobie pograć i nie tylko. Także dziękuję bardzo za uwagę, do następnego razu, cześć!